Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszym moim rozmówcą jest Karol Janicki. Karol jest absolwentem Akademii Fotooko Pro. Witam Cię serdecznie, Karolu. Cześć. Ja jestem w Gdańsku, a Ty jesteś gdzie w tej chwili? W Gostyniu, w moim studiu, przy samym rynku, przy ratuszu. Zanim dojdziemy do tego tematu Twojego dyplomu, Twojej pracy dyplomowej, chciałbym porozmawiać właśnie o Twoim portfolio. Ja jestem w tej chwili na Twojej stronie internetowej karoljanicki.com i muszę powiedzieć, że to portfolio jest bardzo, ale to bardzo dobre, bardzo wyrównane i sprawia bardzo dobre wrażenie. Czy ona powstawała w trakcie Twojej nauki rocznej w Akademii Fotooko Pro, czy jakby kolekcjonowałeś zdjęcia wcześniej? Jak do tego doszło, że masz taką fantastyczną wizytówkę? Zdjęcia kolekcjonowałem oczywiście wcześniej, ale tak naprawdę moja nauka fotografii szła równo z nauką w Akademii Fotooko, bo wcześniejsze zdjęcia w tym portfolio niestety nie znalazły się, bo nie były na tyle dobre, żeby można było je tam umieścić. I sukcesywnie ucząc się w Akademii Fotooko rozbudowywałem to portfolio. Na ten moment tych zdjęć jest oczywiście dużo więcej, ale szukam jeszcze czasu, żeby to portfolio uzupełnić i zaktualizować tę stronę. Czy możesz tutaj zdradzić właśnie historię Twoją, jak dochodziłeś właśnie do tego momentu? Czyli co było przed jeszcze zbudowaniem tego portfolio? Czym się zajmowałeś? Czy to nagle wybuchło w Tobie, czy ta fotografia, ta pasja, czy ona gdzieś tam była, ale była na drugim planie? Możesz o tym opowiedzieć? Nie mogę powiedzieć, że urodziłem się z aparatem w ręku, bo tak wcale nie było. Ale ta pasja była gdzieś i rodziła się we mnie już od małego poprzez bardziej sztukę w formie takiej całkiem manualnej, bardziej klasycznej. Najpierw przez rysowanie, a później przez malarstwo. Jakiś czas zajmowałem się malarstwem olejnym, głównie portretami. Nie była to działalność w takiej większej skali, ponieważ trenowałem wyczynowo sport i on pochłaniał mi więcej czasu. Kiedy to się skończyło, zająłem się właśnie najpierw malarstwem, a następnie fotografią. Czy możesz zdradzić się słuchaczom, czy w tej chwili zajmujesz się wyłącznie fotografią, czy jeszcze masz inne zajęcie? W tej chwili wyłącznie fotografią. Sporadycznie jeszcze udzielam porad sportowych z racji mojego głównego wykształcenia, bo skończyłem wychowanie fizyczne na akademii, ale ogólnie rzecz ujmując, zajmuję się tylko fotografią. Przeglądam tutaj Twoje portfolio. Masz jakąś specjalizację, czy fotografujesz ogólnie, można powiedzieć, ludzi? Czy masz jakąś taką swoją specjalną działkę, którą uwielbiasz? Na pewno są to głównie ludzie. Bardzo lubię fotografować także śluby. Jednak jest to fotografia szczególna ze względu na emocje, które tam się pojawiają. Ale przede wszystkim ludzi. Mam zlecenia od czasu do czasu na fotografowanie wnętrz, na fotografowanie przedmiotów do sklepu internetowego, czy ostatnio na przykład zdjęcia mojego autorstwa pojawiły się na interii, bo bardzo piękny dom fotografowałem, ale przede wszystkim ludzie. Bardzo lubię fotografować ludzi, bo z ludźmi można nawiązać pewną relację, czego nie do końca czuję z przedmiotami, które są martwe. Widzę na Twojej stronie bardzo dojrzałe cykle zdjęciowe, czy realizacje, można powiedzieć, w której wyłania się taki, można powiedzieć, Twój styl. One są te zestawy, te Twoje historie, jak tu właśnie, bo jestem w zakładce historia, one są dosyć, można powiedzieć, spójne, czyli mam wrażenie, że właśnie taki pojawia się Twój początek stylu, który tutaj już na stronie jest widoczny. Tak, mój styl kształtuje się cały czas i pewnie będzie się kształtował do końca życia, ale rozmawiając z ludźmi słyszę właśnie, że moje zdjęcia potrafią niektórzy rozpoznać, że ja to robiłem, bo coś się wyróżnia i tutaj jestem bardzo wdzięczny Tobie, Szymonie, że na zdjęciach zwracasz uwagę na taką naturalność i ja też tym krokiem poniekąd staram się podążać, żeby te zdjęcia były naturalne, nie dodawać takich tymczasowych smaczków, które aktualnie są modne, żeby te zdjęcia były do albumu i żeby można je było z takim samym zachwytem obejrzeć za 50 lat. Tutaj widzę, że wiele zdjęć jest nie takich oczywistych, że tylko portret od pasa w górę, pan amerykański i tak dalej, tylko dbasz o szczegóły, gdzieś tutaj jakieś za liści zdjęć, gdzieś z tyłu bardziej, gdzieś te nogi widzę modelki czy fotografowanej dziewczyny. Tak więc również to, co trzyma tutaj, akurat kwiaty są
gdzieś z boku, więcej takich ujęć jest tajemniczych i to właśnie chyba sprawia, że na przykład jest tutaj poza na baczność, która jest jakby w zasadzie antypozą, ale jednak zastosowała się tutaj, czyli widzę tutaj taki rys artystyczny tych twoich zdjęć. Cieszę się, że tak to dostrzegasz, bo tak właśnie chciałbym, żeby to było dostrzegane. Wiadomo, że rysują mi się pewne schematy, które wykorzystuję nie tylko podczas jednej sesji zdjęciowej, podczas jednego spotkania i mam już pewien styl ustawiania osób w określony sposób, ale też staram się, żeby każda sesja była inna, żeby zmieniały się, wiadomo, miejsca, żeby samo ustawienie było tożsame z całością, którą tworzę jako fotograf, ale też, żeby one się ze sobą różniły, a detale, które dodają pewnej tajemniczości, bardzo lubię, a szczególnie one mają swój wyraz w fotoalbumach, które potem przekazuję osobom fotografowanym, jeśli oczywiście taki album sobie zażyczą, bo wtedy te zdjęcia można w fajny sposób ze sobą zestawić i do tego dążę, żeby one były spójne, żeby tworzyły taką pewność całość, żeby ten zestaw zdjęć z danej sesji zdjęciowej tworzył całość. Niekoniecznie, żeby to było kilka pojedynczych zdjęć z taką pompą, ale żeby tworzyły pewną historię. Karol, porozmawiajmy o twoim dyplomie. Jak doszedłeś do tego efektu? Przedstawiasz tutaj serię zdjęć, można powiedzieć, nic nowego, prawda? Bo jest dziewczyna sfotografowana, modelka przed i po. Jest to dobrze znany motyw. Ale jednak te zdjęcia są w taki, można powiedzieć, inżynierski sposób zawarte. Również artystyczny, można powiedzieć, ponieważ jest tam oczywiście taka dyscyplina przedstawienia, ale przez to właśnie te zdjęcia są dojrzałe, ponieważ jest to praca taka o charakterze artystycznym, ale też naukowym, można powiedzieć. Jak dochodziłeś do tego, czy to te zdjęcia nagle gdzieś tam obudzi się któregoś dnia i miałeś te zdjęcia w głowie, czy już od dawna myślałeś, na którym etapie nauki ci się te zdjęcia wyłoniły w twojej wyobraźni? Myślałem nad tym długo. Tematy realizowane na Akademii Fotooko udało mi się zrealizować dosyć szybko i nad samą pracą myślałem dosyć długo. Od czasu dość długiego wiedziałem, że chcę zrobić temat metamorfozy, taki jak właśnie wykonałem. Tylko cały czas nie wiedziałem, jak to ująć w sposób inny niż to widziałem dotychczas, żeby to nie było właśnie takie oczywiste, żeby to było przedstawione trochę inaczej. I z jednej strony właśnie postawiłem na to, żeby były zdjęcia wykonane dość precyzyjnie, co nauczyło mnie wcześniej wspominane malarstwo, kiedy małymi kroczkami, małymi pędzelkami i cierpliwie trzeba było wykonywać kolejne ruchy, a z drugiej strony z moim zamiłowaniem do rozkładania pewnych rzeczy na czynniki pierwsze, żeby to miało także jakiś ukryty wyraz. Na ten pomysł nie wpadłem od razu, nie wpadłem małymi krokami. Rozegrało to się w taki sposób, że długo myślałem, jak to ma wyglądać, miałem dużo przemyśleń i po prostu pewnego dnia w końcu nadszedł ten wyczekiwany moment, kiedy mniej więcej ułożyło się to w mojej głowie, jak to powinno wyglądać, a dalsze dni to już było tylko precyzowanie tego. Powstał bardzo interesujący cykl zdjęć, bardzo dojrzały, można powiedzieć. Mógł być to dyplom w wyższej szkole, ponieważ no, wiem, jakie są realia szkół wyższych, jakie moi koledzy prezentowali swoje dyplomy. Tego oczekują właśnie również nauczyciele akademicy. Warto nadmienić, że twoja praca została zawarta w postaci takiej fotoksięgi, która zamknęła właśnie ten dyplom i która bardzo dobrze pasuje do tego, czyli to nie były tylko zdjęcia, tak docelowo miała być to właśnie taka księga, którą można pokazać gdzieś tam, która się pięknie rozkłada, taka księga, można powiedzieć, portfolio. Mam taki sam fotoalbum tutaj u mnie w studiu i pokazuję te zdjęcia osobom zainteresowanym. Przy okazji mam też przedstawione to w formie takiej przemiany, która tutaj dokonuje się nieraz, ponieważ na życzenie przychodzi do mojego studia wizażystka i takie przemiany dokonują się tutaj na co dzień. Czyli rozumiem, ten album jest jednocześnie twoim narzędziem marketingowym, który w krótki, bardzo szybki i konkretny sposób pokazuje, jak może wyglądać klientka na zdjęciach po. Również. Najwięcej zdjęć, które wykonuję, to są właśnie zdjęcia takie i podobne jak w mojej pracy dyplomowej, z wyjątkiem, że
rzadko kiedy są to zdjęcia przed, w zasadzie zdjęcia, które są wykonane po, jednak ten proces tutaj jest coraz częstszy. Coraz częściej przychodzą kobiety, które właśnie taką przemianę przechodzą. Możesz opowiedzieć króciutko o tym, co ci dała Akademia Fotooko Pro. Skończyłeś akademię, minął jakiś pewien okres czasu i nagle zaprezentowałaś mi ten dyplom, te zdjęcia i praktycznie od razu zaakceptowałem, ponieważ były bardzo dobre, dojrzałe. Powiedz mi, co tutaj z Akademii dla ciebie się najbardziej przydało? Akademia Fotooko dała mi bardzo dużo rzeczy, ale to, co najbardziej sobie cenię, to bardzo solidne fundamenty, wytłumaczone bardzo dokładnie i często powtarzane. To nie jest tak, że od razu przeszedłem na bardziej zaawansowane tematy, tylko ja długo te fundamenty powtarzałem sobie. To nie skończyło się, że lekcja poszła raz i dalej brnąłem w kolejny temat, tylko lubiłem wracać do tego, co dowiedziałem się wcześniej. A następnie oczywiście rozszerzenie tego i rozwinięcie poszczególnych tematów, a także takie myślenie fotograficzne, jak tutaj bardzo ładnie to jest określane, że robienie zdjęć to nie jest tylko naciskanie spustu migawki, tylko należy to pojąć w trochę szerszym kontekście. Rafał, dzisiaj jest dzień takiego, można powiedzieć, rozliczenia. Nie wiem, czy masz tam gdzieś blisko siebie dyplom, który ci przesłałem wcześniej. Dzisiaj jakby można zamknąć ten temat pod hasłem właśnie Akademia Fotooko Pro, dyplom i jakby no, stajesz się w tej chwili, można powiedzieć, absolwentem. Nie mogę być w tej chwili u ciebie w studio, po prostu wręczyłem ci ten dyplom za pomocą listonosza, mówiąc krótko. Tak więc dzisiaj zamykamy pewien rozdział pod hasłem nauka, chociaż no, chyba uczyć się człowiek będzie przez całe życie. I w ten sposób chciałbym ci wręczyć ten dyplom, czy zwieńczyć jakby twoją naukę. Widzę, że jesteś już bardzo dojrzałym fotografem i myślę, że w tej chwili po prostu będziesz sobie już radził, można powiedzieć, sam, patrząc na twoje portfolio, patrząc na twoje zdjęcia. Tak więc, cóż, mogę ci pogratulować tego, że zdecydowałeś się, jesteś pierwszym absolwentem Akademii Fotooko Pro. Zrobiłeś bardzo dobrą pracę dyplomową, masz bardzo dobre portfolio, które możesz tylko dalej rozwijać. Tak więc życzę ci kolejnych zleceń, morza klientów, tego po twoich zdjęciach wnioskuję, że tak będzie. No i bezkonfliktowych realizacji zleceń. Bardzo dziękuję, tobie również życzę wszystkiego dobrego. To wszystko z mojej strony. Przypominam, rozmawiał ze mną Karol Janicki, pierwszy absolwent, historyczny już absolwent Akademii Fotooko Pro. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy o Karolu. I no cóż, będę się z tobą kontaktował, żeby obserwować, jak po prostu dalsza twoja praca zawodowa idzie, mówiąc krótko. Dziękuję. Dziękuję ci, Karolu, za rozmowę i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, cześć.